No co jedno stanowisko, to po prostu ciekawostki, którym się oprzeć nie mogę i nie mogę się nimi z wami nie podzielić. Okazuje się po pierwsze, że naukowcy z Manchesteru, bo całe to muzeum właściwie bardzo chwali ten ośrodek manchesterski, czego on nie dokonał. Naukowcy z Manchesteru opracowali jakieś detektory, które pracują w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN-ie w Genewie, a konkretnie w detektorze ATLAS. Tu w środku tego detektora ATLAS się znajdują. A co dalej? W 1997 roku ekipa z laboratorium z wioski Dersbury, mniej więcej w połowie między Manchesterem a Liverpoolem, zdobyła Nagrodę Nobla dzięki temu, że rozkodowali pewien enzym, który odpowiada za przekazywanie energii w ciele człowieka, a zrobili to też przy pomocy i w laboratorium, w którym znajduje się taki synchrotron, czyli też takie coś, co w którym elektrony są rozpędzane do prędkości światła. No i potem za pomocą tego właśnie rozpracowano tą strukturę tego enzymu. To laboratorium działało przez 30 lat i oczywiście było pierwszym tego typu na całym świecie, jak się chwali tutejsza ekspozycja. Dersbury Laboratory. 97 rok i Nagroda Nobla. Nie wiem, czy w dziedzinie medycyny, czy fizyki. Myślę, że medycyny. Niesamowicie ciekawe jest to muzeum. A czas tak leci, że ja po prostu nawet nie zdążę wrócić na jakąś sensowną godzinę do domu. Pozdrawiam z Muzeum Nauki i Techniki w Manchesterze.